Dobry wieczór, przyjaciele. Jesteśmy tutaj po to, żeby ogłosić wam dobrą nowinę, że Jezus Chrystus jest żywy, że jest prawdziwy, że zapłacił za wasze wszystkie grzechy, żebyście mogli mieć życie wieczne. Bo każdy, kto uwierzy w Jezusa, zostanie zbawiony, a ten, kto nie uwierzył, jest potępiony. To są słowa Jezusa. Że On jest prawdą, drogą i życiem. To nie jest jakaś martwa figura na krzyżu, to nie jest jakiś obrazek. Co kiedyś myślałem, że będę nosił obrazek w kieszeni, to mnie zbawi od czegoś. Ale prawda jest taka, że Jezus jest żywy i prawdziwy i można Go poznać. I narodzić się na nowo. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Zawołasz ze szczerego serca i uwierzysz, że wstał z martwych, że zapłacił za twoje grzechy, zostaniesz zbawiony i spędzisz wieczność w niebie. To jest dobry Bóg, to jest Jego miłość. I w ten sposób objawił miłość, że Chrystus za nas umarł, abyśmy mieli życie wieczne. O to właśnie chodzi w zbawieniu. Jeśli rozumiałeś, że to jest jakieś religijne słowo, tak, religia wzięła postać Jezusa do swojego nazewnictwa, ale Jezus to nie jest postać religijna. Jezus jest żywym Bogiem. W ten sposób tylko można poznać Boga. Bóg zszedł na ziemię jako Jezus Chrystus 2000 lat temu. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wstrzeszał zmartwych, reprezentował całkowicie miłość Bożą. I na końcu poszedł na krzyż i zmartwychwstał za każdego z was, abyście mogli poznać tego Boga. Abyście mogli zostać zbawieni. Ja kiedyś nie byłem wychowany w kościele katolickim, jak większość ludzi w tym kraju. Byłem ochrzczony, miałem bierzmowanie, miałem komunię. Miałem też ślub w kościele katolickim, ożeniłem się z kobietą. Byłem tak naprawdę nieszczęśliwy w tym małżeństwie. Urodziła mi się też chora córka i zacząłem szukać Boga. Miałem Biblię na półce. Tak naprawdę u większości Polaków jest Biblia gdzieś schowana i tak może każdy może zagląda w niej, nie wiem, jakieś święto po to, żeby wyczytać jakiś tam wersecik. Ale ja zacząłem szukać tego Boga, zacząłem czytać tą Biblię. Chciałem się dowiedzieć, o co tutaj chodzi, jakie są zasady, jakie są reguły, które rządzą tym światem, tym wszechświatem. I okazuje się, ja zobaczyłem, że słowa Jezusa i słowa księdza na Bonie są bardzo różne. Dowiedziałem się, że nie ma czyśćca, że zrozumiałem, że Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy i wstał z martwych, i że tak naprawdę mogę wybrać życie wieczne, że mogę wybrać, mam prawo do wyboru od tego, co się ze mną stanie po śmierci. A kiedyś myślałem, że jestem w jakiś sposób moralny, bo nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, więc prawdopodobnie prześlizgnę się przez jakiś czyściec. A tak naprawdę, ale później coś się ze mną stanie, ale nie wiedziałem co. Nie wiedziałem co, bo nie znałem Boga. Nie znałem Jego planów, celów i dążeń. Ale dzisiaj Go znam i wiem, że idę do nieba. Bo dałem życie Mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi mojemu. I zrozumiałem, że On jest jedynym Bogiem. On jest moim Panem. I dzisiaj może też stać się Twoim Panem. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Bo to dobry Bóg. Bóg, który wziął wszelką patologię na krzyż. Wziął wszelką biedę, wziął wszelką chorobę, wziął wszelkie zniewolenie. Wziął każdy twój grzech na krzyż, abyś ty nie musiał z nim chodzić. I żebyś nie musiał z nim iść do piekła. Bo karą za grzech jest śmierć. A ten dobry Bóg zrobił wszystko, żebyś ty nie musiał iść do piekła. Tylko uwierz w to dobrą nowinę, bo to jest bardzo dobra nowina. To jest najlepsza nowina na tej ziemi. I to jest najważniejsza rzecz. Pojednać się z Bogiem. Jeśli myślisz, że jest coś ważniejszego tutaj na tej ziemi, czy jakaś twoja kariera, może jakieś pieniądze, może jakaś tam miłość ziemska, to jest coś ważniejszego. Jest Bóg, który umiłował cię, dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił za swoje grzechy, żebyś miał wieczne życie z Bogiem. Już od dzisiaj możesz stać się dzieckiem Bożym. W Ewangelii Jana na początku jest napisane, że i stali się dziećmi Bożymi ci, którzy uwierzyli w Jego imię. Jego imię to Jezus, Jeszua, z hebrajskiego Bóg zbawia. A więc uwierz dzisiaj w tego dobrego Boga. Uwierz dzisiaj, weź zbawienie. Weź zbawienie w swoje ręce.
Uwierz w Jezusa, bo On jest jedynym Zbawicielem, Cię, jedynym ratownikiem. I po śmierci pójdziesz do nieba. Amen.